Mieszkała w Poznaniu przy ulicy Kasprzaka, dziś to Matejki. Słuchała jej cała Polska. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej 25 lat temu. Wyciągam z szuflady szaliki i szmatki. I choć jej głos i piosenki zna cały świat, to mało kto wie, że popularna Jantarka wychowała się na tej ulicy, dziś Matejki, kiedyś Kasprzaka. Niedaleko swojego domu kończyła 8 liceum ogólnokształcące, by później wyfrunąć w świat. Zaraz po tym ślubie Ania spojrzała na Jarka i mówi: stary, co ja w tobie widziałam? A ja mówię: wiesz co, Jarku, to będzie znakomity przebój. Jarek przez noc napisał muzykę, no i tak powstał pierwszy przebój. To był jej pierwszy hit. Później wraz z mężem Jarosławem i zespołem Waganci Anna Jantar stała się gwiazdą. Jej kawałki Tyle słońca w całym mieście czy Najtrudniejszy pierwszy krok śpiewała cała Polska. To był styl jakby popowy, ale z pewną domieszką rocka, co się bardzo podobało ówczesnej młodzieży. Podbijała nie tylko serca Polaków, ale nawet jak na tamte czasy dusze zachodnich fanów. Stała się laureatką niezliczonych nagród i wyróżnień. W sercach przyjaciół pozostawała zawsze jednak Anką. Pamiętam nawet, jak miała koncerty w Berlinie, w NRD, w takiej rewii Friedrichstadt Palace, to stamtąd na przykład jak przyjeżdżała, to mojemu dziecku wówczas 5- czy 6-letniemu Łukaszowi przywoziła buty. Jej kariera skończyła się jednak niespodziewanie w chłodny marcowy dzień. Samolot, którym wracała ze Stanów Zjednoczonych, rozbił się tuż przed lądowaniem w Warszawie. Na antenie pojawiła się piosenka, którą śpiewał Krawczyk. To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Piosenka była nagrana przed wyjazdem Ani do Stanów. No i ciarki przechodziły im po plecach, że ona jakoś śpiewając tę piosenkę wywróżyła sobie tę śmierć. W sercach fanów i przyjaciół dzięki swoim piosenkom pozostanie zawsze żywa.